Szmachur, jestem radnym miejskim z dzielnicy z 5 okręgu, obejmujący również zasięgiem Koninowszczyzna. Chciałbym niniejszym otworzyć obrady Rady Dzielnicy Koninowszczyzna. Jako pierwszy punkt będzie Państwa ślubowanie. Będzie się ono odbywać w taki sposób, że odczytam rotę ślubowania, a Państwo później po kolei wypowiedzą słowo, wyczytanie po kolei listy, wypowiedzą słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi do pomóżku. Także proszę Państwa wszystkich o powstanie. Odczytuję też ślubowanie. Ślubuję uroczyście, jako członek Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna, pracować dla dobra i pomyślności miasta Lublin i dzielnicy Kalinowszczyzna. Działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i dzielnicy, postępować godnie i rzetelnie, troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań dzielnicy. Pan Budziński Ryszard. Ślubuję. Pan Grzegorczyk Bartłomiej. Ślubuję tak mi do pomóżku. Pan Kalinowski Adam. Ślubuję. Pan Miciuk Stanisław Antoni. Ślubuję. Pan Mitura Andrzej Jarosław. Ślubuję. Pani Mulak Jolanta Krystyna. Ślubuję. Pani Malesa Irena. Ślubuję. Pani Orłowska Agnieszka Dorota jest nieobecna. Pan Osiński Adam Bogdan. Ślubuję tak mi do pomóżku. Pan Skiba Zygmunt Jan. Ślubuję. Pani Grzegorczyk Barbara Anna. Ślubuję. Pani Harden Bogusława. Ślubuję, tak mi do pomóżku. Pan Kowalczyk Przemysław Tomasz. Ślubuję. Pan Wójcik Jarosław Marian. Ślubuję. Pani Wójcik Joanna. Ślubuję, tak mi do pomóżku. Pan Babula Paweł Józef. Ślubuję, tak mi do pomóżku. Pan Iskra Wiesław. Ślubuję, tak mi do pomóżku. Pan Mierzwa Grzegorz. Ślubuję, tak mi do pomóżku. Pan Skowronek Adam Franciszek. Ślubuję, tak mi do pomóżku. Pan Turczyk Kamil Ryszard. Ślubuję. Pan Zięba Andrzej Jacek. Ślubuję, tak mi do pomóżku. Dziękuję bardzo. Zostaliście Państwo oficjalnie członkami Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do przyjęcia porządku posiedzenia. Czy ktoś z Państwa ma, każdy z Państwa dostał porządek posiedzenia? Czy Państwa jakieś dnia, uwagi i wnioski do porządku? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku w takiej formie, jak Państwo widzicie? Jednogłośnie, tak? Dobrze. W związku z tym przystępujemy do następnego porządku obrad, czyli wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy. Głosowanie będzie tajne. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów. Prosimy Państwa o zgłoszenie kandydatu na przewodniczącego Rady Dzielnicy. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, zgłaszam kandydaturę na przewodniczącego Rady Dzielnicy, pana Pawła Dobrowicza. Krótkie uzasadnienie. Pan Paweł jest świetnym organizatorem. Sprawnie prowadził zebrania w minionej kadencji, także w dzielnicy. Zna doskonale problemy w dzielnicy i oczekiwania mieszkańców, po której jest młodym człowiekiem, sprawnie wykształconym i sądzę, że wiele problemów dzielnicy zostało pozytywnie załatwionych na dzielnicy. Zostało opracowane wiele inwestycji sportowych w zakresie dróg i kolejne są w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, zanim jeszcze kolejni kandydaci będą zgłaszani, ja zapomniałem, chciałbym z Państwa prosić, o protokołowanie dzisiejszych obrad. Może Pani Orłowska, bo jeszcze musiałem wyzwolić uwagę. Tak, tak, to sobie za chwilę do tego. W związku z tym, że Pani się spóźniła, w związku z tym
Wrócimy do ślubowania. Proszę do mnie Państwa do przeczytania. Panie, wiecie tylko Pani, że ja odczytam treść ślubowania, a na końcu Pani wypowie słowa ślubuję. Może Pani je uzupełnić słowami takich do pomóżku. Czytam słowa ślubowania. Ślubuję uroczyście, jako członek Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna, pracować dla dobra i pomyślności miasta Lublin i dzielnicy Kalinowszczyzna, działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i dzielnicy, postępować godnie i rzetelnie, troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań dzielnicy. Dziękuję bardzo. Czy może rozumieć, że Pani zgłasza się do tego, że została złożona protokołanka? Proszę, kontynuujemy zgłaszanie kandydatów. Przedstawić inne kandydatury. Ja zgłaszam Panią Joannę Wójcik. Pani Joanna jest zawodu pedagogiem o specjalizacjach związanych z pedagogiką. Dobrze pamiętam. Była członkinią poprzedniej kadencji Rady i jestem przekonana, że jest w stanie bardzo dobrze poprowadzić obrady. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę kolejnych kandydatów, z tym zamykam listę. Teraz nastąpi wybór komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna musi liczyć minimum 3 członków. Proszę o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Jarosława Wójcika. Zgadza się? To ja. Ja zgłaszam panią Irenę Melesza. Ja chcę przydać grupę na kandydaturę. Zapraszam. Dobra, tak. Znowu wskazuję, też dobrze. Tyle wystarczy. Zapytam w takim razie kandydatów na przewodniczącego Rady. Czy kandydaci zgadzają się na kandydowanie? Tak. Dobrze. W związku z tym. Thank you.